Zawroty głowy, utrata równowagi. Powinniśmy się przejąć wtedy, kiedy tym zawrotom głowy towarzyszą na przykład bóle głowy. Czy my możemy jakoś to poprawić sobie ten stan, poćwiczyć, zapobiec? Możemy trenować i ten układ przedsionkowy też możemy stymulować poprzez odpowiedni trening. O tym się mało mówi. Błędnik i te wszystkie jego rzęski, kamyki, kulki, rurki tam. Ja nie wiem, że ja takie coś w ogóle mam. To... Trzymamy palec przed sobą, kciuk i obracamy głowę do boku. Dobrze. Zawroty głowy, utrata równowagi to przypadłość, która, jak się okazuje, pojawia się u nas z wiekiem. Ja się nie będę na ten temat mądrzyć, ponieważ zaprosiłam wspaniałego eksperta. Jest z nami doktor fizjoterapii, pan, czy właściwie nie pan, Tomasz Chomiuk. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest bardzo znany w sieci. Jak sobie wpiszecie w Google Tomasz Chomiuk, to wam wyskoczy jak prawie że z lodówki, jak otworzycie, bo publikuje i dociera do widzów wszędzie z różnymi wskazówkami, a my dzisiaj wybraliśmy zaburzenia równowagi. W dojrzałym wieku często dokuczają nam zawroty głowy i takie właśnie zaburzenia równowagi nie wiadomo skąd wzięte. Jakie są przyczyny takiej sytuacji, takiej dolegliwości, która na nas spada? Niestety przyczyn jest bardzo dużo, dlatego warto poszukać. Na szczęście jest tak, że większość przyczyn, jakby szacuje się, że 50% tych przyczyn jest właśnie związane z błędnikiem, czyli układem przedsionkowym. 5% to jest, problemy mogą być kardiologiczne, 5% neurologiczne, 15% związane z takimi zaburzeniami psychicznymi, jak depresja, lęki, a 25% niestety nie wiemy, jakiego są pochodzenia. I ciężko dotrzeć, co jest tą przyczyną. Jasne, moglibyśmy długo rozmawiać na temat każdego z tych obszarów, który może być przyczyną, ale skupmy się na tych 50%, czyli na tych zaburzeniach wynikających z starzenia się błędnika. Z czego to wynika? No właśnie, ten błędnik jest super narzędziem, który pokazuje nam, a właściwie uświadamia nam, w jakim położeniu jest nasza głowa. Oczywiście z czasem tam w tym błędniku są odpowiednie takie dodatkowe elementy, czyli i woreczek, łagiewka, kanały półkoliste, trzy kanały półkoliste. W środku znajdują się komórki włosowate, takie receptory, które nam pokazują, bo w tych kanałach jest płyn. To tak jakbyśmy sobie wyobrażyli rurki, w tych rurkach jest płyn i tam są receptory, które nam określają, jak ten płyn się przemieszcza. Dodatkowo w tym jeszcze płynie są zanurzone tak zwane kamyki błędnikowe. I one też się przemieszczają. Dzięki temu wtedy, kiedy poruszamy głową, wiemy, co się dzieje. Nawet jeśli zamkniemy sobie oczy i poruszamy głową, to wiemy, w których kierunkach ta głowa się przemieszcza. W woreczek jeszcze są też tam takie receptory, które pokazują, czy mamy ruch góra-dół. Czyli na przykład siadamy, wstajemy, albo gdybyśmy jechali windą szybką, to też z zamkniętymi oczami, gdyby ktoś nas wstawił do windy, to widzielibyśmy raczej, czy ta winda jedzie w górę, czy w dół. Albo jeszcze w łagiewce, łagiewka jest odpowiedzialna za odczytywanie tego ruchu liniowego, przyspieszenia i zwolnienia. Gdybyśmy wsiedli do samochodu tak samo, z zamkniętymi oczami, to raczej byśmy wiedzieli, kiedy samochód rusza szybko, a kiedy hamuje. Tomku, to ja powiedziałabym, to jest bardzo taki misterny mechanizm, ten błędnik. Tak, dokładnie. O którym się też bardzo mało mówi, prawda? Dlatego, że jak my mamy zawroty głowy, to mimo tego, że 50% pochodzi z błędnika, to ja mam takie poczucie, i dziewczyny, piszcie, czy mam rację, że większość z nas łączy to z chorobami kardiologicznymi, czyli na przykład nadciśnieniem, czy spadkiem ciśnienia, tak? Czy neurologicznymi, czy broń Boże, mamy od razu wyobrażenie, nie wiadomo o jakich tam mózgowych zmianach. A tu się okazuje, że połowa tych dolegliwości polega na tym, że coś się wydarza w tym misternym organie, którego ja budowy nie powtórzę nawet po tym, co ty powiedziałeś, i że tam jest taki bardzo fizyczny mechanizm. Dokładnie tak. Tak? Fizyczny mechanizm, który oczywiście jest sprzężony z układem nerwowym. No jasne, jak wszystko. Tak. Dostajemy informacje z tego błędnika, przetwarzamy i później kontrolujemy swoją postawę, ruch, chód i to wszystko musi ze sobą grać, musi odpowiednio napinać nasze mięśnie, rozluźniać, żeby ten ruch, który wykonujemy, był prawidłowy. No dobrze. Czyli mamy ten... Ale co się z tym mechanizmem dzieje z wiekiem? No bo
ja rozumiem, że on jakoś ulega degeneracji? Co tam się wyprawia z upływem lat? Z błędnikiem mogą być tam różne przyczyny zaburzeń tego błędnika, bo mogą być i choroby wirusowe, i kiedyś jakiś uraz wcześniejszy nawet, ale z wiekiem niestety jest tak, że wszystkie narządy ulegają tak zwanej inwolucji i tracą swoje takie możliwości właśnie odczytywania tych informacji, przesyłu tych informacji. Czyli przez to, że częściej jakby mniej używamy tego narządu, no to narząd nieużywany niestety traci swoją funkcję z czasem. Tak, według teorii Jerzego Kiwie podobno nawet ewolucyjnie zanika. Także dziewczyny, używajmy różnych narządów, żeby nam nie zanikły, bo to ryzykowne. Ale mówiąc poważnie, no dobrze. Czy są jakieś w obrębie tego z tych zawrotów głowy i zaburzeń równowagi sygnały alarmowe, takie, że jeżeli to się pojawi, to natychmiastowa konsultacja z lekarzem i to jeszcze z jakim? Tomek, co nas powinno skierować już bez kombinacji domowych? Może zacznę od tego, powiem, kiedy nie musimy iść do lekarza. O, to jest pozytywne podejście, dobrze. Czyli są takie fizjologiczne zawroty głowy i one są właśnie związane z nagłym przejściem z jednej pozycji do drugiej albo z nagłym zatrzymaniem ruchu. Wtedy, kiedy coś robimy nagłego i wtedy na chwilę nam się zakręci w głowie, no to nie jest nic poważnego. Wiesz, kiedy mi się to zdarza? Kiedy na przykład patrzę w górę i wyciągam do góry, żeby, nie wiem, wyjąć szafki, szklankę, no właśnie, czy cokolwiek. Tak. Czyli znowu, kiedy spojrzę w górę, to mam tak... I tamten płyn zaczyna sobie się uruchamiać. Tak. Ale to nagłe wstawanie do pozycji stojącej, siedzącej czy z leżącej, no to czasami też to jest problem ortostatyczny, czyli związany z wyrównaniem ciśnienia. To nie jest związane z układem przedsionkowym, ale no to te fizjologiczne nie powinny nas przejmować. Powinniśmy się przejąć wtedy, kiedy tym zawrotom głowy towarzyszą na przykład bóle głowy, nudności, jakieś zaburzenia czucia, drętwienie połowy ciała. To wtedy już jest sygnał taki alarmowy na diagnostykę do lekarza. Tak. I czy zgłosić się... Ja zawsze mówię, że najpierw się zgłaszamy do lekarza rodzinnego, a on decyduje, gdzie dokładnie nas wyśle, tak, prawda? Tak. Bo tu nie ma co samemu kombinować. Nie ma samemu. Tak jak powiedziałem, przyczyny mogą być neurologiczne, kardiologiczne. Takie wstępne badanie przez lekarza internistę powinno nam dać informację, do jakiego następnego specjalisty się udać, żeby zrobić diagnostykę. Bo diagnostyka też może być bardzo różna właśnie. Związana z tymi różnymi układami, które są związane z układem równowagi i właśnie związane z głową. I tutaj, dziewczyny, apel do was o to, żeby niczego przed lekarzem nie ukrywać. Tak? Bo jeżeli... Bo często jest tak, że my danego objawu, nie mając wiedzy medycznej, nie kojarzymy z dolegliwością. Albo przyzwyczajamy się do niego. Ja uważam, że wszystko, co wykracza poza nasze dobre samopoczucie, należy zgłaszać lekarzowi. Wszystko, bo normalne to czuć się dobrze. My mamy taką łatwość, jako, wiesz, babcie na traktorach, akceptowania dolegliwości i przypisywania ich wiekowi. Ja jestem wrogiem tego. Tak. Ja uważam, że no, i my wiemy o tym, że normalne to jest nasze hasło. Normalne to czuć się dobrze. Więc jeżeli pójdziemy do tego doktora, to nie ukrywajmy tego, że nas pobolewa głowa, że mamy mdłości. Nie kombinujmy same, co to może być, tak? Bo to jest bardzo ważne. Czy drętwienie rąk, czy mrowienia. Dobra, to już wiemy. Wiemy, skąd się może brać połowa przynajmniej tych dolegliwości. Wiemy, czego nie lekceważyć, ale jeżeli jesteśmy w tych 50% takich, powiedziałabym, z wiekiem związanych zaburzeń równowagi, to w jaki sposób, czy my możemy jakoś to poprawić sobie ten stan, poćwiczyć, zapobiec? Co ty masz do zaproponowania w swojej ofercie, Tomku? Z tych 50% tych zaburzeń równowagi czy zawrotów głowy, większość to są tak zwane położeniowe zawroty głowy, czy łagodne położeniowe zawroty głowy, czyli właśnie związane ze zmianą położenia głowy. Czyli nawet niektórzy, jak kładą się do łóżka, albo jeszcze się obracają w łóżku,
to też u nich następuje takie odczucie wirowania, że nasze ciało się przemieszcza, bo te zawroty głowy i te zaburzenia równowagi z nimi związane mogą wynikać, że wydaje nam się, że otoczenie na przykład się porusza. No albo, to że tak, no wiesz, to my znamy takie substancje powszechnie dostępne, po których nam się otoczenie porusza, ale to nie ten przypadek. To nie ten przypadek, tak? To mówi się o tym zalewaniu rybaka, to jest związane z muszczkiem. Ale uczucie podobne, tak. Czyli sporo osób ma doświadczenie z takim uczuciem. Raczej. Też może nam się wydawać, że nasze ciało się przemieszcza, pomimo tego, że stoimy w miejscu. Także to tak może nam się kojarzyć, te zawroty głowy. Oczywiście to jest może być niebezpieczne, no bo gdy nam się właśnie stracimy, czujemy, że tracimy równowagę, że coś nam się przemieszcza, no to jest ryzyko upadku. A wiemy, z czym się upadki wiążą. Także można, są tak jak różnego rodzaju narządy, możemy trenować. I ten układ przedsionkowy też możemy stymulować poprzez odpowiedni trening. O tym się mało mówi, mało tego jest i dostępnego w internecie. Świetnie, że jest taki program, w którym możemy o tym porozmawiać. Yes! To jest to, że jest fizjoterapia przedsionkowa, rehabilitacja przedsionkowa i są odpowiednie ćwiczenia, które są w stanie trenować nasz błędnik, czyli trenować to, żeby w tych kanałach półkolistych ten płyn się przemieszczał, żeby te kamyki błędnikowe też się przemieszczały, bo jeśli na przykład dojdzie do zaburzeń przemieszczania, to właśnie są też te odpowiednie manewry takie już szczególnie wykonywane przez lekarza, na przykład manewr Epleya, który polega na tym, że odpowiednio odchylanie głowy, odpowiednie ułożenie głowy powoduje, że jest odblokowanie tych, tak uproszczając, odblokowanie tych kamyków i nagle te zawroty głowy przechodzą. Taką historię przeżyła moja przyjaciółka, 40-paroletnia kobitka, która była przerażona tym, że nagle miała bardzo silne zawroty głowy i zaburzenia równowagi i właśnie dostała taki zestaw, jak ty mówisz, i też ona mi opowiadała o tym, że ten lekarz jej wytłumaczył o tych kamykach. Tak. Słuchajcie, ustąpiło jak ręką odjął. Ona tylko dzielnie te ćwiczenia i zalecenia wykonywała. Rozumiem, że się nie możecie doczekać, aż Tomek pokaże, jakie ćwiczenia, ale chciałam ci powiedzieć, bo dostałam z reżyserki informację, że najwięcej skojarzeń z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi kobitki samoistnie miały przypisywały to kręgosłupowi. Mhm. A zobaczcie, tutaj jeszcze mamy taki jubilerski mechanizm, jakim jest błędnik i te wszystkie jego rzęski, kamyki, kulki, rurki tam. Ja nie wiem, że ja takie coś w ogóle mam, to się dziwię. Tomku, przebieramy nogami, żebyś nam pokazał ćwiczenia, które mają nas przywrócić do równowagi. Jedziesz. Super. Tylko zaznaczę tak, osoby, które mają zaburzenie równowagi, zawroty głowy, to dla nich te ćwiczenia niektóre mogą być trudne. Osoby, które nie mają tego problemu, może się wydawać, że te ćwiczenia są banalne i proste. Ale jedno to jest profilaktyka, a drugie to już jest przywracanie równowagi, tak? Tak. Także dobieramy oczywiście rodzaj ćwiczeń do tego, jakie są nasze możliwości, czyli zaczynamy od tych prostszych i progresujemy do coraz trudniejszych, czyli szczególnie osoby, które mają zawroty głowy, zaburzenia równowagi, powinny zaczynać to w ten sposób, żeby to było przede wszystkim bezpieczne, czyli na początku może to być właśnie pozycja siedząca. Później... Bardzo lubię gimnastykę w pozycji siedzącej, to jest moja ulubiona gimnastyka, robimy. Najprostsze ćwiczenie, pokażę kilka prostych ćwiczeń w pozycji siedzącej. Możemy sobie zrobić taki znaczek, ok, jest ok. Trzymamy palec przed sobą, kciuk i obracamy głowę do boku w jedną stronę, w drugą. Cały czas patrzymy, wzrok skupiamy na kciuku. Ciągnie mnie, żeby... Bo tu wiesz, tutaj głowa, tutaj oczy, nie? To teraz... tak się... Łypie na ten kciuk, no i dobrze. To powoduje, że te kanały, w tych kanałach półkolistych ten płyn się przemieszcza. Tak? To jest jeszcze ważne, że pamiętajmy, że układ przedsionkowy jest też mocno związany z układem wzroku i właśnie ta koordynacja wzrokowo-przedsionkowa. Ile razy mamy wykonać takie ćwiczenia? Takie ćwiczenia wykonujemy tak minuta, dwie minuty, kilka razy dziennie, tak? Ale to jest jedno z ćwiczeń. Oczywiście czyli łypanie na ten kciuk, tak? Dodatkowo możemy też góra-dół, głowa góra-dół.
I też cały czas zostajemy sobie... Cały czas się jopimy na ten paluszek. Paluszek, tak. Możemy paznokieć. Ja nie mam pomalowanego, więc troszkę nie jest tak ciekawy. Nie jest tak ciekawy, ale... A mój jest zajmujący. Jest fascynujący jest mój paznokieć. Ale to nie jest takie łatwe łypać i tą głową... Tak, możemy sobie zrobić na przykład takie ćwiczenie. Jedna ręka jest u góry, druga gdzieś tutaj na dole. I też patrzymy raz na jedną dłoń, raz na drugą, na rękę. I wtedy też przemieszczają nam się te kamyki, ten płyn. Także same ruchy takie i potem druga ręka, druga na przykład, tak. I też tak przez minutę. Możemy zrobić sobie takie ćwiczenie. Nie wiem, jak to będzie w kamerze wyglądało, może nie będzie za ciekawie wyglądało, ale że też, żeby mocno poruszyć tym płynem i tymi kamykami, to możemy tak się pochylić trochę i spojrzeć w jedną stronę. Pochylić i spojrzeć w drugą stronę, tak. Dobrze. Teraz zrobimy takie przemieszczenie właśnie liniowe, tak żeby ta łagiewka nam zapracowała. Czyli patrzymy się w jeden punkt przed siebie, wyciągamy ręce przed siebie i utrzymując teraz się głowę w tej samej pozycji, przechylamy się do przodu maksymalnie i wracamy do pozycji siedzącej. Wychylamy się i wracamy. To jest kolejne ćwiczenie. Oczywiście nawet gdybym wykonał szybki ruch wstania i siadania, to też tam znowu te receptory znajdujące się w woreczku też zareagują. Ćwiczenia właśnie z takim przemieszczaniem się góra-dół też bardzo dobrze stymulują te receptory, które się znajdują w przedsionku. Tomek, wiesz co? Ja powiem tak. Ja myślę, że na dzisiaj tych ćwiczeń na siedzący, na trenowanie, czy też utrzymanie w dobrej formie tego błędnika z całym tym jego skomplikowanym mechanizmem działania jest wystarczające. Myślę, że spotkamy się i pokażesz nam też inne ćwiczenia, żeby nas tak nie zabić, wiesz, bo jak pokażesz 20, to my się pogubimy. No mamy 3 i to na mamy początek 3. wystarczy. Czyli mamy kciuk, mamy ręce tak, wyciąganie do przodu i głowa do kolan i na bok. Jeżeli dziewczyny macie, zauważyłyście u siebie zaburzenia równowagi właśnie przy tej zmianie pozycji, czy nawet bez powodu, to warto kilka minut dziennie, czyli każde ćwiczenie po minucie, czyli 5-6 minut. Dokładnie. 5-6 minut na to poświęcić. Wiem, że piszecie, że fajne ćwiczenia. Proste do wykonania dla każdego, nie wymagające specjalnych sprzętów, ani nie wiem, rekolekcji. A chciałam wam powiedzieć, że Tomek zorganizował coś fantastycznego, ponieważ w całej Polsce ma ponad 400 fizjoterapeutów, którzy mogą przyjechać do domu na zajęcia. Zajęcia na terapię manualną. Na terapię manualną, na masaż. Czego potrzebuje. I teraz, Tomku, gdzie cię znaleźć? Bo taki mobilny klan fizjoterapeutów to świetny pomysł, bo czasami my mamy kłopot właśnie z dojechaniem do miejsca fizjoterapii. Tak. Właściwie w całej Polsce mamy fizjoterapeutów, którzy mogą wziąć stół, przyjechać, zbadać, zrobić jakąś terapię i dodatkowo zalecić ćwiczenia, na przykład takie czy inne, w zależności od tego, kto czego super potrzebuje. Gdzie cię znaleźć? MobileMed to się nazywa. MobileMed.pl. Czyli MobileMed.pl. 400 fizjoterapeutów krąży jak te skowroneczki i może do was przyjechać, a Tomek Chomiuk nimi dowodzi. Zobaczcie, jakie piękne nam pokazał ćwiczenia. Dziewczyny, normalne to czuć się dobrze, a najmądrzejsza babcia to babcia zdrowa i w dobrej formie, prawda? Zgadzam się. Dziękujemy bardzo, Tomku, że przyjechałeś do nas w niedzielny poranek.